Z nami Roberto Mogentale. Za plecami ktoś zapracowany bardzo przy rozdawaniu szalików. Już się przyzwyczaiłeś do tego, że trudno z żoną znaleźć trochę wolnego czasu, bo taka kolejka do niej teraz z tyłu. To ogólnie po starnasze lat, nie? Każdy już uczy się na tego, nie? To jest normalne, nie? Jak się wam podoba przyjęcie w redakcji Przyglądu Sportowego? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Widzę, naprawdę dużo tutaj pracujecie. Tak, nie jest prosto na rynku, tak samo niż cały czas jak pierwsze informacje, tak? No i bardzo czytam, no, chętnie te wasze gazety. A jak się zapatrujecie? Wiemy już, że Małgosia jeszcze przynajmniej rok będzie grała w siatkówkę zawodowo, zostaje w Chemiku. Tak. Co to dla was oznacza jako rodziny? O, to ogólnie jest bardzo trudno, nie? Dlaczego kiedy byliśmy, to my mamy naszą misielkę teraz, tak? Ma 5 lat, ma dużo wymaganie, tak? Jak każde dziecko, tak? Przedszkola. No to ogólnie jako organizacja to jest bardzo więcej skomplikowane, nie normalnie jak normalna para, tak? I to musimy adaptować się, nie? Tak samo mamy opiekunka, który pomaga. Ja dużo pracuję, tak samo tutaj Warszawa, Gosia tam, no to organizacyjnie nie jest tak prosto. Nie? Ale chyba nie było sensu, żeby jeszcze Gosia na tyle jest w dobrej formie, że rok to jest spokojne dobrego grania, prawda? No, wiesz, jak mówią, nie mówimy za dużo, nie, ale ogólnie no, przy ostatnich 14 lat to nie było takie kontuzje, cały czas fizycznie trzymało się dobrze i myślę, że na pewno będzie dała dużo pomóc, tak samo oprócz fizyczne, to znaczy siła, tak samo psychologiczne, dlaczego w tym roku mają młode zawodniczki i myślę, że jej nazwisko tak samo pomaga na tego, nie.